Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z Kimci w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale w pierwszym vlogmasie, będąc w supermarkecie, pokazywałam wam dość drogie i bardzo wielkie, pakowane w osobne opakowania, truskawki i mówiłam, że jak będzie dużo komentarzy, to zjemy te truskawki na kanale. Oczywiście tak naprawdę niezależnie od ilości tych komentarzy, chociaż za wszystkie zawsze bardzo jestem wdzięczna. I tak chciałam tych truskawek spróbować, więc postanowiłam nagrać taki odcinek, gdzie próbujemy najdroższych truskawek na świecie. Może to na świecie jest trochę naciągane, na pewno najdroższych w Korei. Poszłam znowu do tego sklepu, to był Market Homeplus, jeden z dwóch takich największych marketów koreańskich i nie było truskawek. Wszystkie były wykupione, nie było po nich śladu. W sumie nie wiem, czy były wykupione, czy po prostu się zepsuły i musieli je wynieść, bo jakoś nie widziałam wielu chętnych na te truskawki. Ale teraz przyjechałam specjalnie do innego marketu, do marketu sieci IMART, czyli takiej drugiej popularnej sieci, spróbować swojego szczęścia. Czy będą drogie truskawki? To się okaże. Zostańcie z nami. I nie wiem, czy to mówiłam, ale witajcie na kanale Pierogi z Kimci, to jest Vlogmas. Koreański vlogmas. Dzwonki. Jestem w markecie. Doszłam na dział truskawkowy. I tu w lodówce są one. Szałowe, gigantyczne truskawki. Krajowe. Wyglądają bardzo elegancko i kosztują za 400 gramów, czyli za 8 wielkich truskawek. Chyba ta cena, ta waga jest razem z pudełkiem. Na 8 wielkich truskawek 17 900, co daje nam 58 zł. Cóż mogę rzec? Widzę tutaj pretendentów do bycia drugimi, najdroższymi truskawkami. Truskawki niepokolorowane. Truskawki, jak to się mówi, to są chyba jakieś manniosol. Czekajcie, ja sobie włączę zaraz tłumacz, to za trudne rzeczy to są dla mnie. Nie jestem pewna, co oznacza to manniosol, ale chyba jakieś mroźne truskawki, one też są krajowe. Jest ich tu 350 gramów, kosztują 21 900, czyli tu już idziemy w wyższe ceny. Te truskawki, może wybierzmy jakieś ładniejsze, jak trzeba płacić tyle. Te truskawki kosztują 68 zł za 350 gramów i zobaczmy, czy ich smak jest tak samo ze złota, jak ich cena. Tu są w ogóle jeszcze jakieś za 24 800, czyli tu już jest za, matko, ta moja matematyka. Oryginalna cena bez karty na punkty to jest 90 zł ponad za truskawki 750 gramów. No, czy ja wiem, czy one wyglądają jakoś super szałowo. Poprzestajmy na tych może. Na tych i na tych. Bierzemy te i te. Te jako ciekawostkę, bo truskawki w dziwnym kolorze, chociaż w Polsce chyba też takie są. Nie wiem, czy nie widziałam jakichś takich ananasowych truskawek. Jak to brzmi, ananasowe truskawki? Ale te w tych osobnych kubraczkach to jest hit. To mi się nie mieści w głowie, więc musimy to przetestować. Na wizji. Oczywiście jak już przyszłam po truskawki, to nie omieszkam nagrać świątecznych dekoracji w markecie, ale nie ma ich zbyt wiele. To jest cała wystawa. Wszystko, no taki wielki, trzypiętrowy market. Szału nie ma. Światełka też takie raczej sobie. Jedziemy do domu i jak synu przyjdzie, co ze mnie by była za matka, jakbym sama próbowała, będziemy próbować. Dzień dobry, jestem już z moim truskawkowym ekspertem i będziemy testować truskawki, tylko one są tak popakowane jak szalone, ale wydaje mi się, że i tak trzeba je umyć najpierw. No w końcu ktoś je tu wkładał do opakowania, ktoś je dotykał, więc najpierw umyjemy, dobrze? Mam wam trochę do powiedzenia na temat tych truskawek, ale nie wiem, czy dam radę coś powiedzieć, muszę tutaj się zająć po prostu przygotowaniem do testu. Tak, testujemy dzisiaj najdroższe truskawki w Korei Południowej, możliwe, że nawet na świecie. I powiecie mi, Wiola, czy ty jesteś normalna? I jak, dobre? Słodkie? Przecież jest zima. Jakie mają być truskawki? Czego ty oczekujesz? Ludzie, kochani. I zgodziłabym się z wami, ale chodzi o to, że sezon na truskawki w Korei jest zimą. W Korei latem nie ma warunków do dobrych truskawek. Jest zbyt wilgotno, zbyt deszczowo, nie wychodzą truskawki, zbyt gorąco. Nie ma.
Ale zimą hoduje się truskawki. To są zawsze truskawki szklarniowe. No, chyba smakowita ta truskawka. Jedna weszła na raz, tak? Dobra. Czy to była najlepsza truskawka, jaką jadłeś? Tak. A ta? Nie. Niedobra? Dobra. A smakuje jak truskawka? A jak co? Kur. Jak miód? To chyba dobrze. W Korei sezon na truskawki jest zimą. Zwykle jak mówię wam o tym, to mówicie mi, że one muszą być napakowane chemią, bo nie ma szans na dobre truskawki w szklarni zimą. Ciężko mi jest powiedzieć coś na ten temat, bo nie znam się na truskawkach. Musicie wziąć pod uwagę to, że w Korei zimą jest bardzo, bardzo, bardzo słonecznie i bardzo zimno. Ale w takich szklarniach jest bardzo dużo słońca i Koreańczycy zapierają się, jak się z nimi o tym rozmawia, upierają się, że te truskawki nie są naładowane chemią, że oni w ogóle do warzyw, do owoców chemii zbyt wiele nie używają, ale no nie wiem, czy to jest możliwe. To zostawiam w waszej ocenie, ale ze swojej strony mogę powiedzieć, że smak tych truskawek różni się bardzo od smaku truskawek takich na przykład, jak się kupuje w dyskontach zimą, do szampana. Jak się kupuje takie truskawki w dyskontach zimą, one już od wejścia pachną dziwnie, jak jakieś perfumy i smakują jeszcze gorzej. No są okropne. I żeby powiedzieć wam o cenach, no bo to, że zimą truskawki są drogie, to nie jest nic dziwnego. Truskawki do testu mi znikają. Ale w Korei truskawki w sezonie zimowym są zdecydowanie tańsze zwykle niż te, które dzisiaj kupiłam. Ja kupiłam te czerwone, 8 truskawek za 17 900, czyli to jest jakoś 50 ileś złotych, jeżeli dobrze teraz przeliczam. A te truskawki mroźne, czyli chyba w Polsce zwane ananasowe, kupiłam za jakoś 20 tysięcy, czyli już ponad 60 zł za 350 gramów. I truskawki w Korei zwykle w sezonie, już teraz się zaczął sezon, tyle nie kosztują. Kosztują na przykład, teraz jest jeszcze ten taki droższy sezon, początek, na przykład 9 tysięcy łonów za opakowanie półkilowe, a nawet 750-gramowe czasami. I to jest około 30 zł. To jest taka cena, że już można dać. Są też dużo tańsze, tylko są mniej słodkie. Koreańskie truskawki wyróżnia to, że są niesamowicie słodkie. Zobaczcie, jakiej wielkości jest ta truskawka. Co? Ząbka. Ząbka wygląda jak ząbek. I je wyróżnia to, że są bardzo słodkie. Na opakowaniu było napisane 11 bricks. Ktoś mi ostatnio napisał, że to musiało być strasznie niesłodkie, skoro tylko 11 bricks, bo te bricksy to jest taka skala słodkości i to się podaje procentowo, czyli te 11 bricksów to 11% cukru w tych truskawkach chyba. Wydaje się niewiele, ale specjalnie sprawdzałam na takiej polskiej stronie o truskawkach i bardzo słodkie odmiany mają 9 bricksów, więc to jest super słodka odmiana, 2 bricksy więcej. Czy to się w ogóle tak mówi, bricksy? Czy to się jakoś odmienia, jakoś inaczej, czy to jest... Nie wiem. Uwaga, przekrajam truskawkę na pół. W środku wygląda tak. I jest wielka. Jak widzicie, żadnych uszkodzeń nadgnieceń, gdyż była to truskawka pakowana pojedynczo w ubranko. Nie będę komentować aspektu... Tak, aspektu ekologicznego. To jest ubranko. Podczas jedzenia skupię się na tym, czy ta truskawka jest bardzo jakaś chemiczna, czy jest słodka i czy jest pyszna. Uwaga! Jem! Nie jest bardzo słodka. Jest taka jak te zwykłe truskawki, które kupowałam tydzień temu za na przykład 7 tysięcy łonów. Nie jest też chemiczna, jest bardzo, bardzo soczysta, wodnista. To różni koreańskie truskawki, to dużo wody w nich jest i to nie jest źle, bo one są takie... No takie są bardzo wodniste, ale przy tym są bardzo smaczne i bardzo orzeźwiające, ale trochę inaczej się człowiek po nich czuje. W sensie tak, no nie naje się tymi truskawkami, ale tak bardzo orzeźwiają, są mniej kwaśne i nie nadają się na jakieś przetwory truskawkowe, na przykład jakieś dżemy czy coś takiego, bo to wychodzi takie słabe. Na przykład w Korei popularne są mleka z truskawkami w kawiarniach i tam kroją truskawkę w kawałki, wrzucają do wody, do mleka, wrzucają do szklanki i zalewają mlekiem i mleko truskawkowe, ale w ogóle to mleko nie smakuje potem jak te truskawki, bo one są takie bardzo jędrne, takie dość twarde i bardzo wodniste. Jem normalnie. Wielka truskawa.
A dobra. Uwaga, przechodzę do białych truskawek. Też jest wielka ta truskawa, zobaczcie, wielka. Czy nie wygląda to zachęcająco? Czytałam o tych truskawkach trochę w internecie, zanim Sonu przyszedł z przedszkola i wyczytałam, że to są ananasowe truskawki. Tak jak chyba mówiłam w sklepie, że powinny smakować jak ananas. O no, Sonu mówi, że smakuje jak miód, ale czuć zapach ananasa. Wiem, że w Polsce też takie są. Chyba nie cieszą się wielką popularnością. Przypuszczam, że są podobnie drogie. I raczej wszyscy na nie patrzą z dużą rezerwą. Ale bardzo byłam ciekawa, więc spróbujmy jako ciekawostkę. W środku wygląda tak równie niezachęcająco. Smakowały ci te truskawki? Co? Jak ja bym sobie chciała zjeść coś o smaku ananasa, to bym sobie kupiła ananasa. Analiza porównawcza. Te truskawki w sweterkach zdecydowanie były smaczniejsze. Nie trzeba umyć. To idź umyj. Idź umyj ją. A wąchasz? Jak zapach? Ładny zapach? W Korei można iść sobie do szklarni i samemu nazbierać truskawek. Są takie specjalne szklarnie, które to przewidują. Oczywiście trzeba za to zapłacić i to jest szczególnie popularne wśród dzieci. Już wam o tym kiedyś mówiłam. Sonus był ze mną na takich truskawkach kiedyś i był też z przedszkolem swoim na takich truskawkach. I muszę powiedzieć, że takie truskawki wtedy były zdecydowanie smaczniejsze niż te. Takie były po prostu jakieś takie pyszne. Nawet jeżeli było trochę bardziej kwaśne, to i tak były słodkie przy tym i takie świeższe. Te to widać ktoś... Co? Proszę. Kto to widać, że ktoś hodował z jakichś dziwnych pobudek? Gdzie idziesz? Taty. Wyjadł 3/4 truskawek, poszedł do taty. Podsumowując. W Korei można znaleźć też normalne truskawki, które nie są w takich cenach i nie są takiej wielkości. I moim zdaniem są równie dobre, a nawet czasami smaczniejsze. Te jednak szału nie robią. Jak będziecie kiedyś w Korei, to żeby was nie kusiło, żeby to kupować. Tu jest napisane na tych truskawkach, że jeżeli przed datą ważności, jeżeli te truskawki się popsują, będą jakieś nie za bardzo przed ukończeniem daty ważności, to zwracają pieniądze. Szukamy jakiejś napsutej. Nie ma. Jeszcze chciałam powiedzieć, że takie truskawki, może niekoniecznie truskawki, ale bardzo często owoce pakowane w takie nieekologiczne kubraczki są w Korei uważane za prezenty i często są, wchodzą w skład zestawów prezentowych, które Koreańczycy sobie dają na przykład na święta. Nie na święta Bożego Narodzenia konkretnie, ale na jakieś koreańskie święta, na przykład Dziękczynienia albo Nowego Roku. Myślę, że te truskawki mogą być też popularne jako prezent na jakąś świąteczną randkę. W Korei ludzie bardzo często w święta chodzą na randki, nie traktują świąt tak jak my rodzinnie, nie siedzą przy suto zastawionym stole. Raczej często traktują je jak takie drugie walentynki, dlatego myślę, że te truskawki mogą wtedy robić furorę. Tester smaku mnie opuścił, a mi się tutaj kolejna truskawka wyglądająca jak ząbek nadarzyła. I ja chyba kończę ten odcinek. Morał z tego taki, nie wszystko złoto, co zapakowane w osobne kubraczki. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. To był koreański vlogmas, odcinek truskawkowy. Burza jest. W grudniu. Korea. W ogóle się nie znają tutaj na pogodzie. Gdzie jest śnieg? Kończę ten odcinek. Pozdrawiam. Pa, pa.